ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Tematem Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu jest wolność. Zwłaszcza tutaj, w tej części Europy, przez długie lata boleśnie doświadczanej zniewoleniem totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego, wolność ma szczególny smak. Już samo słowo wolność wywołuje tutaj mocniejsze bicie serca. Z pewnością dlatego, iż w minionych dziesięcioleciach trzeba było za nią płacić bardzo wysoką cenę. Głębokie są rany, które po tamtej epoce pozostały w duszach ludzkich. Wiele jeszcze czasu płynie, zanim się zabliźni. Kongres zachęca nas, aby spojrzeć na wolność człowieka w perspektywie Eucharystii. Śpiewamy w hymnie kongresowym: Ty zostawiłeś nam dar Eucharystii, by lat wewnętrznej tworzyć wolności. Jest to bardzo istotne stwierdzenie. Mówi się tu o ładzie wolności. Tak, prawdziwa wolność wymaga ładu. Ale o jaki lad tutaj chodzi? Chodzi przede wszystkim o lad moralny. Lat w sferze wartości, lat prawdy i dobra. W sytuacji pustki w dziedzinie wartości, gdy w sferze moralnej panuje chaos i zamęt, wolność umiera. Człowiek z wolnego staje się niewolnikiem, niewolnikiem instynktów, namiętności czy pseudowartości. To prawda. Lad wolności buduje się w trudzie. Prawdziwa wolność zawsze kosztuje. Każdy z nas musi ciągle od nowa ten trud podejmować. I tu rodzi się następne pytanie. Czy człowiek może ów ład wolności zbudować sam? Bez Chrystusa, czy nawet wbrew Chrystusowi? Pytanie niezwykle dramatyczne, ale jakże aktualne w kontekście społecznym przesyconym koncepcjami demokracji inspirowanej ideologią liberalną. Usiłuje się bowiem dzisiaj mówić człowiekowi, całym społeczeństwu, iż Bóg jest przeszkodą na drodze do pełnej wolności. Że Kościół jest wrogiem wolności, że wolności nie rozumie, że się jej lęka. Jest tutaj jakieś niesłychane pomylenie pojęć. Kościół bowiem nie przestaje być w świecie
głosicielem Ewangelii wolności. To jest Jego misja. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Dlatego chrześcijanin nie lęka się wolności. Przed wolnością nie ucieka. Podejmuje ją w sposób twórczy i odpowiedzialny, jako zadanie swojego życia. Bo wolność nam dana jest przez Boga, jest nam nie tylko przez Boga dana, jest nam także zadana. Ona jest naszym powołaniem. Wy, bracia, pisze apostoł, powołani zostaliście do wolności. A to, że Kościół jest wrogiem wolności, jest jakimś szczególnym chyba nonsensem tu w tym kraju i na tej ziemi. Krutego narodu, gdzie Kościół tyle razy dowiódł, jak bardzo jest stróżem wolności. I to zarówno w minionym stuleciu, jak i obecnym, jak i w ostatnim pięćdziesięcioleciu. Jest stróżem wolności, bo Kościół wierzy, że do wolności wyzwolił nas Chrystus. Ty zostawiłeś nam dar Eucharystii, by lat wewnętrznej tworzyć wolności. Na czym polegał ład wolności wzorowany na Eucharystii? W Eucharystii Chrystus jest obecny jako ten, który siebie daje w darze człowiekowi. Jako ten, który człowiekowi służy. Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Prawdziwą wolność mierzy się stopniem gotowości do służby i do daru z siebie. Tylko tak pojęta wolność jest prawdziwie twórcza. Tak pojęta wolność buduje nasze człowieczeństwo. Tak pojęta wolność buduje prawdziwe więzi międzyludzkie. Buduje i jednoczy, a nie dzieli. Jak bardzo tej jednoczącej wolności potrzeba światu, potrzeba Europie, potrzeba Polsce. Chrystus Eucharystii pozostanie po wszystkie czasy niedościgłym wzorem postawy proegzystencji, to znaczy postawy bycia dla drugiego człowieka. Chrystus cały był dla swego Ojca Niebieskiego, a w Ojcu dla każdego człowieka. Sobór
Watykański II wyjaśnia, iż człowiek odnajduje siebie, a również pełny sens swojej wolności właśnie poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Dzisiaj podczas tej Stacji Orbis Kościół zaprasza nas, abyśmy weszli do tej eucharystycznej szkoły wolności, abyśmy wpatrzeni z wiarą w Eucharystię stali się budowniczymi nowego ewangelicznego ładu wolności wewnątrz nas samych, a także w społeczeństwach, w których przyszło nam żyć i pracować.